2018 Wheel of Steel i Steam Tracker 2. Jest to druga odsłona kultowej gry 18 Wheel of Steel i Steam Tracker. Oczywiście wydana przez firmę Valusoft. Mamy tutaj po ciężarówki, po spycharki, po betoniarki. Także dużo jest tutaj urozmaiceń. Nie jak w samej 18 Wheel of Steel. Oczywiście udostępniłem swoje traki muzyczne, tak więc jeżeli będziecie chcieli jakiś pomoc lub coś, piszcie na PW, postaram się wam pomóc. Silnik graficzny tutaj się nie zmienia od pierwszej części, oczywiście przerwa była. Półtora roku później właśnie wyszła ta druga część, ona ukazała się w sieci od niedawna już jest. No tak, myślę, że jest półtora miesiąca już jest w sieci. Miałem utrudnienia związane z połączeniem do internetu. Miałem dostawcę. Dostawcę, tak więc miałem problemy z pewnym dostawcą właśnie, ale jest wszystko ok. DJ Blend, oficjalny soundtrack 15-letniego DJ-a, jeżeli chcecie, to soundtrack. Właśnie ten, co leci w tle. Piszcie na PW, bo wam go udostępnię. W inny sposób to nie będzie możliwe, bo nie chcę mi się bawić w komentarze. Na pewno jest wygodnie. To jest to kultowa gierka już. Myślę, że na rynku od 10 lat już się znajduje i bardzo dobrze się sprzedaje. Wszelakie urozmaicenia typu światła, typu różne tam przyczepy, naczepy, dzięki którym musimy oczywiście sprostać, zmieścić się w czasie i nie uszkodzić za bardzo naszego na przykład tira. Mówię na przykład tira, bo mamy typu, jak mówiłem, betoniarki i tak dalej, więc nie wiem, czy zauważyliście, nie ma tutaj limitu czasowego. Limitu... Chodzi o to, że po prostu kiedyś trzeba zmieścić się w czasie, żeby po prostu zarobić więcej hajsu. Tutaj tak zbytnio to się nie oddziałowuje, ale jest ten limit. Ale myślę, że spokojnie sobie można sobie im dać radę. Ale nie trzeba, no w moim przypadku to już całkiem inna bajka. Niedługo takie recenzje z gier jak Dead Space 2 bądź już zapomniałem tytułu tej gry, ale kultowe samochody od niedawna. O, już wiem, Test Drive Unlimited 2. Kultowe samochody. Nie udostępniłem u siebie na kanale pierwszej części, bo nie wiem, pewne problemy. Ale będzie trójeczka, o ile nie będzie żadnych problemów z jej uruchomieniem. Więc 18 Wheel of Steel nie zmienia się od poprzednika, czyli od pierwszej części. Oczywiście mamy do wyboru różne narodowości, czyli na przykład nie narodowości, tylko kontynenty. Australia, Azja, Ameryka Północna, Południowa. Oczywiście dopadną nas śniegi, dopadną nas deszcze. Dopadną nas na przykład wywozy różnych bali do tartaku. Więc myślę, że gierka jest bardzo wciągająca. Oczywiście, jeżeli się rozwalimy tak bardzo tragicznie, ostatecznie kończymy rozgrywkę. Musimy zaczynać od początku. To trochę banalne, ale no cóż. Takie urozmaicenie od producentów gry. Może twórców gry. To będzie bardzo wczytowa gierka na późne wieczory, no bo
choć z tego względu, że właśnie o tej porze ciągle ja gram. Najlepiej mi to pasuje. Oczywiście właśnie tą grę. No, muszę powiedzieć, że ciągle to was na bardzo długie wieczory, bardzo długie dni. Nawet z tego względu, że jest tutaj bardzo dużo towarów do rozłożenia i to bardzo dużo zajmuje, tak więc na wcześniejszych Hard Trucka był taki motyw, że można było wynajmować sobie właśnie załogę do jeżdżenia. Szkoda, że w tym nie uwzględnili autorzy gry. Bardzo szkoda. Było to bardzo fajne, otóż, że przejeżdżali koło nas, co trąbili, było to bardzo koleżeńskie z ich strony. I bardzo fajnie, no bo czym jest Hard Truck bez dodatkowych kierowców, bez dodatkowych właśnie udostępniania tuningu, tutaj tego nie ma, no przykro, jest tylko, można sobie zatankować, można sobie naprawić, nie, przepraszam, nie można naprawić, można tylko tankować. I to jest trochę do dupy, no bo we wcześniejszych, mówię, nie typu Extreme Tracker, bo w tych częściach już tego nie było. Na przykład 18 Wheel of Steel, na przykład w tej pierwszej części, bo to była pierwsza część, można było sobie naprawiać, tuningować oczywiście tiry, ciężarówki nasze, a tutaj już tutaj tej grze tego nie ma. No cóż, trudno się mówi, jedzie się dalej. Ogólnie rzecz biorąc, gra jest bardzo kultowa. Pewnie dużo osób już nie wróci, bo nie jestem zwolennikiem takiego typu gry, symulatorów jazdy, ale tą grę można było poświęcić trochę czasu. Żałuję, że jeden minus, bardzo wielki minus, że nie możemy używać sobie CB radia. Nie wiem, to czy to jest chyba dla pizzy, no bo nie spotkałem się tutaj ani z policją, ani z ludźmi, którzy będą do mnie gadać, tylko jaka jest pogoda, bo to było we wcześniejszych częściach, tylko jaka jest pogoda, co się dzieje na trosie i tak dalej, ale no cóż, no dla pizzy i kiczu właśnie jest to CB radio. Nie wiem, po co też jest tutaj pomoc drogowa, jeżeli nie możemy jej użyć. To znaczy światło awaryjne, jeżeli się gdzieś rozbijemy, nie możemy zadzwonić po żadną pomoc drogową. No i lipa. Lipton. Lipton cytrynowy dosłownie, bo jeżeli się zawiesimy, to koniec gry, gdzie rozgrywka na tym poziomie właśnie się kończy i musimy zatrzymać od początku naszą rozgrywkę. To debilne, no bo jak przejechaliśmy kupę kilometrów i na końcu przy mecie, przy rozłożonku już towaru, zawiesimy się gdzieś na jakiejś barierce, bądź przewrócimy się bokiem, będziemy strzelali sobie po trasie, po drodze, no i chyba wyskoczy, że to jest to koniec gry, bo się rozwaliliśmy. No to może się ktoś na przykład może wstać, zrobić coś nieciekawego ze swoim komputerem, tak więc nie polecam tego, wolę ja i wam polecam ostrożne jeżdżenie sobie, nie, oczywiście nie da się tutaj licznika zagiąć, żeby wskazówki obróciły się w 5 stron świata, a oczywiście ta prędkość, którą wyciąga nasz track, myślę, że spokojnie możemy przy tej prędkości się rozwalić. Coś tak miałem. Zdachować naszym trakiem, no i to będzie lipa. Trudna sytuacja. Będziemy musieli przyciąć od początku. Tego nie polecam. Jest to bardzo wkurzające. Ale jesteśmy w celu. No w czasie się zbliżyłem, ale ze szkodzeniami jest ok.
czwartkiem udało mi się nie uszkodzić naszej ciężarówki. Oczywiście można do tego wkrywać jakieś tam mody, ale ja się w to nie bawiłem, mamy to czasu. Dla mnie, czy to dla dzieci, nie dla mnie. Czy poszczycimy się fajną nutą, bo jest to nuta na poziomie, bardzo ją polecam. Jeżeli chcecie, abym wam ją udostępnił, oczywiście prywatna wiadomość. Więc bardzo fajnie się prezentuje ten A-Team Wheel of Steel. I to już będzie na tyle. Serdecznie was pozdrawiam. Kłaniam się nisko. Mr. Boruch.